Cześć wszystkim, cześć, hej. Cześć. Dobra, to zaczynamy drugą część sesji związanej z burzą mózgów. Jak pamiętacie, ostatnio doszliśmy do momentu takiego, więc był ten moment burzy mózgów. Ja nazwałem specjalnie na różnych miejscach, gdzie umieściłem tą naszą sesję z takim przewrotnym hasłem, że w tym momencie liczy się ilość, a nie jakość, bo tak naprawdę na tym to polega. I rozmawialiśmy o metodach, które zagwarantują nam uzyskanie jak największej ilości potencjalnych odpowiedzi na pytanie, tak? Uh-huh. I pamiętacie, że teraz w tym momencie nasze pytanie to było dlaczego? A jeszcze powiem tutaj, dlaczego nierówne CTQ, tak? To generalnie uh-huh. taki szymel na pytanie do tej burzy mózgów. Jeżeli wcześniej w fazie Define i Measure żeście jednoznacznie zdefiniowali CTQ, zebraliście dane, wiecie, o co chodzi, tak kluczowo zawsze to dlaczego. O, Michał jest, hej, okay, cześć. A i jeszcze u Tomka też jest. Cześć, już jestem. Dobra. I teraz naszym zadaniem przed kolejnym ważnym krokiem w fazie w projekcie Lean Six Sigmowym, czyli przed przystąpieniem do już takiej stricte statystycznej analizy, jest wybór, tak naprawdę wybór spośród tej maksymalnej ilości potencjalnych przyczyn, wybrać te, które są najbardziej prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne po to, że jak pójdziemy z nimi do fazy, czy do analizy, żeby niepotrzebnie nie tracić czasu. Tak naprawdę ten etap jest tylko po to, żebyśmy zwiększyli szansę powodzenia przy analizie statystycznej. Teoretycznie moglibyście spokojnie wziąć każdego z tych x-ów z tej dużej listy wybranych jakby w fazie burzy mózgów i robić analizy wszystkich nich. No jak macie czas, pieniądze, to nie ma problemu. Najczęściej jest tak, Michał, ty specjalnie jesteś na miód, tak? Dobra, może... Tak, ja jestem przeziębiony i mogę... A, okej, okay, dobra, spoko. Więc tak naprawdę teraz zadanie nasze polega na tym, że musimy wycisnąć tak naprawdę, wybrać z tej dużej listy potencjalnych przyczyn te, które są najbardziej prawdopodobne. I do tego, słuchajcie, będziemy stosowali dwa bardzo proste sita, które jakby pozwolą nam na zawężenie tej liczby w dół. I teraz pamiętacie jedną rzecz, o której trzeba zawsze pamiętać na tym etapie burzy mózgów, żebyśmy z naszego zespołu wykrzystali jak najwięcej? Mówiliśmy sobie wcześniej, że na pewno trzeba unikać krytykowania, tak? Odpowiedzi. Czyli tutaj trzeba pamiętać, że krytyka musi być jakoś przez was okiełznana, musicie nad nią kontrolować, żeby ona nie wystąpiła. I teraz te sita, o których sobie porozmawiamy, to one w sumie tak naprawdę będą miały efekt, że no pewne przyczyny zostaną odrzucone, zepchnięte na bok, czyli teoretycznie niektóre pomysły niektórych członków zespołu nie trafią jakby do tego głównego jakby koszyka analizy, natomiast nie będą to wybory, eliminacje personalne, tak? Czyli to nie będzie tak, że aj wiesz, Igor, ty się nie znasz na tym, to twoje pytania, znaczy twoje odpowiedzi, sugestie odłożymy na bok. Tutaj naprawdę robimy tą selekcję bez osobistych jakby takich wędrówek i ze świadomością wyboru i tego, co robimy. Dobra, więc pierwsze sito, słuchajcie, jest bardzo proste. Ono polega tak naprawdę na takim wyborze bardzo praktycznym, pragmatycznym, bo jak pewnie się domyślacie, ze wszystkimi x-ami, które wskażemy albo dla których znajdziemy dowody na wpływ na problem, z każdym tym x-em my później będziemy musieli pójść ze zespołem, wymyślić jakąś zmianę, tę zmianę wdrożyć w procesie, tak? W tym naszym otoczeniu, które analizujemy. Czyli my chcemy to naprawdę, żeby wszystkie pomysły na zmiany, one były realne, można było je wdrożyć. Nie interesują nas w ogóle na tym etapie,
żadne przyczyny, których w ogóle my w ramach naszych możliwości, pieniędzy, zasobów nie możemy w ogóle tknąć, ruszyć. No to byłoby, wiesz, jak wyruszanie z motyką na słońce albo jak Don Quixote walczył z wiatrakami. Nas w Six Sigma nie interesują takie przyczyny problemów, tak? Czyli my chcemy poszukać takich przyczyn, które rzeczywiście można realnie przekuć na prawdziwe zmiany w procesie. Inne. Pamiętajcie, zawsze musimy skupić się na tym, żebyśmy my byli najskuteczniejsi w wdrażaniu zmian, oczywiście tych dobrych zmian. Więc z tej perspektywy tak naprawdę tego wyboru, co jest możliwe do zmiany, co nie jest możliwe do zmiany, będziemy sobie właśnie patrzeć teraz na tym, w tym pierwszym sicie. I w tym pierwszym sicie my nasze wszystkie potencjalne przyczyny, które wybraliśmy, będziemy dzielić na takie trzy grupy. Pierwsza grupa z angielskiego będziemy nazywali je constant, stałe, i do tej grupy będziemy przydzielać przyczyny, karteczki. Pamiętajcie, że my tutaj działamy na karteczkach, tak? Czyli macie te karteczki gdzieś tam na ścianie poprzyklejane i teraz będziecie sobie robili sortowanie tych karteczek, dzielicie na trzy grupy. Do tej pierwszej grupy generalnie, z jakich powodów to wam powiem, ale przydzielamy te karteczki, na których skupienie się później w fazie improve i szukanie jakichś rozwiązań i tak nie przyniesie żadnego skutku i efektu. I te dwa powody, dla których przydzielamy do tej grupy, to są takie. Pierwsze to jest to, że my na pewno nie mamy wpływu, tak? Czyli cokolwiek byśmy chcieli zrobić, my nie mamy wpływu, ale to nie jest ten brak wpływu, albo może inaczej, nie brak wpływu, brak możliwości zmiany. Dajcie jakieś przykłady, brak możliwości zmiany. No, teoretycznie, nie wiem, prawo, no wiem, że pieniądze, tak, koneksje, to możemy jednak na to prawo wpłynąć, nie? Więc się zastanawiam, gdybyście mieli w zespole, w swoim członków obecnego rządu, to prawdopodobnie przyczyny, które są związane z prawem, byście nie traktowali jako niemożliwe do zmiany, tak? Ale z perspektywy, załóżmy, zespołów produkcyjnych albo waszych obszarów, teraz, którymi się zajmujecie, prawdopodobnie prawo, nie wiem, limity prędkości na drogach albo przepisy drogowe albo co innego, byłyby pewnie w tej grupie, tak? Czyli na pewno nie mamy zmian. Drugim elementem, który też wpływa na to, że wybieramy i przydzielamy karteczkę do tej grupy, jest brak zmienności, czyli jeżeli dana przyczyna jest stała cały czas w czasie, to też przydzielamy ją. Teraz, na czym polega stałość w czasie? Dlaczego to ma wpływ? Jak wiecie, o tu mamy taki wykres prosty, czas, tak? Nasz Y, tak naprawdę powód, dlaczego się nim zajmujemy, leży w tym, że on się cały czas zmienia, tak? Jego zmiany są dla nas nieakceptowalne, nie chcemy. Wyobraźcie sobie, że jakiś z x-ów, o który teraz analizujemy, przez ten cały czas jest stały. Widzicie tutaj taką logikę, tak? Czyli okej, okay, y się zmienia, ale nie z powodu x-a. Coś innego wpływa na tą zmianę, ale nie ten x. Po co będziemy analizować tego x-a, jak my wiemy, że przez cały czas jest stały? Tak? Czyli jakoś na tym etapie zdefiniujemy, że coś przez ten cały czas naszej historycznej analizy zmienności jest cały czas na tym samym poziomie, to na pewno to nie miało wpływ na to, że raz jest więcej, raz jest mniej. Czyli od razu na tym etapie odrzucamy sobie te x-y, które wiemy na pewno, że były stałe, chyba że nie mamy takiej pewności. Jak nie mamy pewności, to zakładamy, że się zmienia. I wtedy przyjdzie dalej to w fazie analizy i tak będziecie musieli zweryfikować, czy jest stały, czy nie stały, tak? Jedna uwaga. Bardzo często osoby są skłonne powiedzieć, że prezes albo kierownik, szef, nie wiem, premier, żona na przykład, tak? To jest X stały. Żaden X związany z człowiekiem nie jest stały, tak? Ponieważ może mieć takie same wykształcenie,
Znaczy, żaden człowiek nigdy nie jest z granitu i nie jest pomnikiem przez cały czas. Każdy człowiek będzie miał gorsze, lepsze dni, tak? Czyli jeżeli mówimy o X-ach, które są związane z ludźmi, no to on na pewno nie będzie na C. Nie tak wtedy. Ale wszystkie inne tak. Nie? Na przykład, nie wiem, wasz sprzęt, chociaż się sprzęt zużywa, to też, tak? Ale jeżeli już przez cały czas jedliście ten sam produkt, no to on się pojawił nagle na tej liście potencjalnych przyczyn, a jeżeli przez cały czas jedliście taki sam produkt, a mimo wszystko efekty były różne, no to on nie miał wpływu na to, coś innego miało wpływ, tak? Czyli my odrzucamy to, przypisujemy do tej grupy od razu te X-y, które po analizie i tak wyszłoby, że nie mają wpływu. To po co tracić czas na to? Tak, rozumiecie? Uh-huh. Wojtek, Tomek, jasne jest? Jasne. Dobra. Tak. Do drugą grupę, którą sobie zdefiniujemy wśród naszych potencjalnych X-ów, wróćcie. No już widzicie, zaczynam źle. To nie są X-y. Na niebiesko nazywamy je literką N od szumu. I szum, słuchajcie, różni się od tej stałej tym, że też nie macie możliwości wpływu, brak możliwości zmiany, bo inaczej nie byłby szumem. No szum cały czas w tle sobie tam drga, on się zmienia, ale nie mamy możliwości wpływu na to, tak? Natomiast się zmienia, właśnie, tym się różni C od N, że ten noise cały czas waha, drga, tak? Ale znowu nie mamy wpływu. Musimy z tym żyć. I zostaje właśnie na końcu, zostają te zielone X-y, które się charakteryzują w tym, że się zmienia, tak jak noise, zmienia, ale my wiemy, że możemy, jest możliwość zmiany, tak? Uh-huh. Możemy coś zmienić. Teraz możemy zmienić. I teraz pytanie jest jedno takie, słuchajcie, na tym etapie. Powiedzcie mi, od czego zależy ta granica? Bo ta granica pomiędzy szumem a X-em, ona może być dla różnych projektów różna. I ona od czegoś zależy. Jak myślicie, od czego? Zobaczcie. Granica polega na tym. Na pewno mamy dwa czynniki, które się zmieniają. Tak? Jest duża szansa, że to one są kluczową przyczyną naszego problemu. Natomiast zmieniamy je z perspektywy naszej możliwości wpływu na te przyczyny. Tak? I niektóre akceptujemy, trudno, nie możemy, a niektóre mówimy, hej, możemy to zmienić. I nagle się pojawiają się w grupie X-ów. Czyli na przykład N może być pogoda, która się zmienia. Tak, tak. Tak. A moim X-em będzie wybór, albo przeprowadzam trening na dworze, albo jak się pogoda zmienia na dworze. Miejsce treningu, tak? Tak. Świetny przykład. Nie wiem, czy z wami rozmawiałem na temat wpływu otoczenia i co możemy robić. Możemy się izolować od otoczenia. Słuchajcie, to, co będzie miało wpływ na to, to nasza kasiora, czyli nasza możliwość zmiany. Czyli jeżeli Tomku będziesz miał budżet 1 000 000 złotych, to czy ta pogoda nie interesuje, tak? No to będziesz sobie mógł, wiesz, robić swoje treningi w dowolnym miejscu, bo masz na to pieniądze. To samo w organizacjach, firmach. Są niektóre zmiany, które możemy zmienić, mamy pieniądze, a niektóre nie. Ja uważam, że na tym się właśnie różnią też często warsztaty kaizenowe albo projekty Six Sigmowe. Takie warsztaty kaizenowe z produkcją, one od razu zakładają, że robimy to w ramach ograniczonych budżetów zespołów produkcyjnych, tak? Wiadomo, że takie zespoły nie będą mogły proponować, nie wiem, zmiany linii produkcyjnej albo maszyny, albo zmiany dostawcy, tak? Wiadomo, że oni automatycznie mają ograniczony budżet, więc w tego typu zespołach o wiele więcej by się pojawiło w grupie N, a o wiele mniej w X-ach, tak? Wy robiąc już projekt, to też może wam nasunąć pewną strategiczną decyzję. Jeżeli załóżmy, spodziewalibyście się robić projekty poważne,
które mogą się wiązać z dużymi budżetami, to zaprosić do zespołu osoby decyzyjne. Jak będziecie mieli u siebie w zespole prezesa, to automatycznie ta linia przesunie się do góry. Bo większość N pokaże możliwe do zmiany. No bo prezes powie, macie rację, dobra, wykładam pieniądze, zmieniamy to, nie? Uh-huh. Musicie wiedzieć, w praktyce różnica pomiędzy N i X-em zależy od siły, możliwości wpływu na otoczenie, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o budżet, o pieniądze. Tak, to już teraz możecie się zastanowić i na przykład na tą burzę mózgów zaprosić osoby, które mogą, nie wiem, wesprzeć was, wasz budżet projektowy jakąś dodatkową kwotą. Wtedy się okaże, że niektóre X-y się nagle okazują N, niektóry szum można wyeliminować, tak? Dobra. Więc to jest pierwsza rzecz, którą my robimy i w praktyce to naprawdę, jak się to odbywa? Pamiętacie, mamy tą naszą obszar roboczy, mamy na obszarze roboczym nałożone różne, te nasze karteczki, tak? One są, pamiętacie, co było ostatnim krokiem przed tym odsianiem? Myśmy czyścili to, tak? Czyli zostaje na tablicy jedna przyczyna, jedna karteczka, przyczyna jest bardzo konkretna, wyjaśniona, bo jeżeli była za ogólna, robiliśmy 5 razy dlaczego. W każdym razie to już jest taka kwintesencja, tak? Tam są już tylko pojedyncze karteczki reprezentujące pojedyncze potencjalne przyczyny. I po prostu bierzemy sobie raz flamaster czerwony i sobie mówimy w zespole, to jest konstant, to jest konstant, to jest konstant, to jest konstant. Później bierzecie sobie niebieski kolor, mówicie, no dobra, to jest noise, to jest noise, to jest noise, a reszta zostaje po prostu kolorem zielonym. To są te wszystkie wasze X-y, które się charakteryzują czym? Prawdopodobnie się zmieniają, czyli mogą mieć wpływ na przyczynę, tak? Jest szansa, że w analizie nam wyjdzie. Po drugie, my wszyscy w zespole wierzymy, czujemy, że możemy to zmienić, że jest sens się tym zajmować, że to nie będzie właśnie, wiecie, z motyką na słońce, tak? Że to są konkretne obszary, które my w ramach zespołu możemy rzeczywiście zmienić, okej? Okay? To za pierwsze sito. Czyli pierwsze sito, które byśmy tutaj sobie mieli, to jest właśnie spojrzenie na te nasze X-y z perspektywy tych trzech grup, czyli C, N i X, tak? I teraz, z praktyki wiem, że nawet po tym sicie tych zielonych X-ów jest dosyć dużo. Czyli zobaczcie, bardzo często będzie właśnie tak, że tych karteczek, które są oznaczone przez was kolorem zielonym, będzie dosyć dużo. Nadal na tyle dużo, że przeprowadzenie analizy statystycznej dla każdego z nich to będzie duże wyzwanie. I znowu pytanie, jak macie czas i pieniądze i się chcecie bawić, to możecie to robić, to zajmie na pewno o wiele więcej czasu, niż się wasi sponsorzy tego spodziewają. Pamiętajcie, wy musicie być bardzo skuteczni w tym działaniu, tak? Mówię, te sita są po to, żeby wyeliminować ryzyko złych odpowiedzi podczas analizy. W związku z tym musimy teraz zastosować jakieś inne jeszcze źródło informacji, które pozwoli nam zawęzić ten obszar jeszcze do mniejszego grona. I po jakie informacje możemy się pokusić? Gdzie możemy sięgnąć po jakiekolwiek informacje, które pozwolą nam zrobić kolejne jakby zawężenie? Co byście sugerowali? No, kogo macie do dyspozycji teraz przy sobie? Wszystkich tak naprawdę. Zespół. Głównie z Anglii. Tak. Ekspertów. Kwestia tego po kolei, zaczynając od najbardziej czasochłonnych do najmniej czasochłonnych, taka segregacja, więc ten najbardziej czasochłonny. A skąd ty wiesz, na jakiej podstawie będziesz mówił czasochłonne? Mówisz o analizie. A to właśnie na podstawie wiedzy całego zespołu. Ale pytanie, które to powinieneś się zadać, to nie to, czy to będzie trudne, czy będzie łatwe. Czy to zajmie... Ile to zajmie? Ale nie, właśnie ja uważam, że to nie jest pytanie, które powinniśmy teraz zadawać. Czy to będzie trudne, czy będzie łatwe? Tylko bardziej, co jest najbardziej prawdopodobnie przyczyną problemu? Ma wpływ na Y. Dokładnie, więc tutaj po prostu robimy to w prosty sposób. Pytamy się tego zespołu,
z którym robiliśmy burzę mózgów, hej, pomóżcie mi, wspólnie wybierzmy te, które według nas mają największe prawdopodobieństwo, że wyjdzie nam po prostu analizy, że mają wpływ. I tutaj nie powinniśmy się zasłaniać albo uciekać do tych prostych X-ów, do tych prostych analiz. Nie, nie, nie. Niestety, jak wyjdzie tak, że zostaną te najtrudniejsze, to trzeba niestety tą robotę odwalić, kolokwialnie mówiąc, nie? Teraz w jaki sposób zespół się najlepiej, znaczy w jaki sposób poprosić zespół o to, żeby zespołowo jakąś wyraził opinię na czymś, na jakiś temat? Po prostu trzeba zrobić głosowanie. Tak jak się robi na wyborach. Po prostu robimy głosowanie i teraz to głosowanie powinno przejść tylko według jednej takiej zasady. Jeżeli mamy obecnie wszystkie nasze X zielone, jest ich N, dzielimy to na 3 i z tego wychodzi liczba głosów. OK. I ta liczba głosów dla każdego członka zespołu może być rozdana dowolnie. I natomiast oni powinni, członkowie zespołu, głosy przydzielać na te przyczyny, które według nich są najbardziej prawdopodobne. Tak? Okej. W związku z tym... Dobrze rozumiem, że każdy z zespołu ma 3 głosy? Nie. Każdy ma 3 głosy, jeżeli twoich zielonych karteczek było 9. Bo to jest tak, no, że... No, tak. Okej. Tak? No. Okay, czyli jest, tak, no. Jest prawdopodobnie. A jak nie wyjdzie liczba całkowita? O rany, to co może zrobić, no? Zaokrąg do góry w dół, nieważne. Chodzi o to, żeby... No pytam. Dobrze, załóżmy, że zaokrąglisz zgodnie z ogólną zasadą, do której będzie ci bliżej, tak? Okay. Czyli jak będzie 3,8 to do 4, jak będziesz miał 3,2 to do 3. Dobra? Mhm. I teraz tak, po prostu każdy wie, że ten swój tam, nie wiem, pisak, i po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, po prostu oddaję głosy, znaczy może nie raz, dwa, cztery, pięć, dałem przykład, że akurat na tego X-a wspólnie wszyscy dali 5 głosów, nie? Ale ktoś daje tutaj. Niestety może być sytuacja taka, że się będą ludzie sugerować, może być sytuacja, że na przykład będą dawali na swoje X-y, trudno. Zobaczyć, że nam to zależy nam na tym, żebyśmy wybrali z nich najbardziej prawdopodobne, no ale wiadomo, jak zespół będzie tendencyjny, no to będzie głosował na siebie, albo się będzie sugerował, nie wiem, najstarszą osobą w zespole, będą patrzyli, jak on głosował. To są, wszędzie są takie same, dlatego jest cisza wyborcza, tak, przed głosowaniem zawsze. W każdym razie... Możesz dać 2 głosy na jednego X-a? Tak, możesz. Mhm. Tak, jeżeli ty jesteś przeświadczony, że to według ciebie jest jedna z najważniejsza przyczyna problemu, to masz prawo postawić silnie na to, tak? Natomiast warto takie zasady wcześniej zespołem ustalić, żeby właśnie nie eksperckie sprawy nie miały wpływ na głosowanie. Teraz jest głosowanie i co, słuchajcie, po tym głosowaniu warto zrobić? Po głosowaniu, jak macie te wszystkie swoje X-y, czekajcie, to narysuję to w ten sposób. Macie X-y z głosami, tak? O, załóżmy, to były te X-y, są te głosy, to zawsze na końcu, jeżeli chcemy wybrać jednoznacznie to, co jest ważniejsze, jak będziemy chcieli wybrać priorytety pomiędzy pewnymi wynikami, robimy nasze słynne Pareto, tak? Czyli ustawiamy sobie od maksymalnej do minimalnej, czyli nagle te karteczki poukładane w ten sposób, że raz, dwa, trzy, cztery, zaraz to sobie zrobimy, o tak, okej. Okay. I ta ilość głosów ewidentnie jest największa od lewej, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, raz, nie? Na przykład, okej? Okay? Mhm. Tak, to jest wynik Pareto. I prosta zasada, znowu, żeby tutaj nie kombinować, Pareto mówi co, że bierzemy ile procent? 20, ale minimum, czyli nie mniej niż 5. Jak to nazwać, jak to teraz zrobić? Nie mniej niż 5? Dobrze? Napisałem to?
Albo dobra, albo 20% minimum 5. Natomiast to minimum 5 to jest tylko i wyłącznie o minimum 5. To jest tylko i wyłącznie z mojej certyfikującej, znaczy z mojej potrzeby, żebyście pokazali przynajmniej 5 analiz X-ów. Tak? Czyli teraz wy po tym głosowaniu, po tym drugim sicie macie 20%, bo wiecie, teoretycznie, gdybyście mieli dobry zespół, to skazania tych ekspertów i jeszcze użycie tego Pareto da wam szansę, że w tych 20 macie 80% wszystkich przyczyn najważniejszych, nie? Bo macie przyczyny, które dotykają 80% całej skali problemu, teoretycznie. Oczywiście później będziemy sobie analizowali po fazie analyze, co robimy, jeżeli się okaże, że w wyniku waszej analizy zbieracie dane, robicie pomiary i tu wychodzi wam, że eksperci nie mieli racji, tak? No, tak się często może zdarzyć, nie? I to też jest bardzo, bardzo ważny element w edukacji firmy poprzez właśnie wskazywanie innym, że się mylą, że mieli inne wyobrażenie o problemie, tak? Coś innego ma wpływ. To jest też lesson learned z Lean Six Sigma, ok? Natomiast teraz na tym etapie mamy minimum 5 i teraz wasze zadanie domowe polega na tym, żebyście wskazali 5 najbardziej prawdopodobnych przyczyn waszego problemu, ale to nie może być 5 wybranych z sufitu przez was, tylko musicie udowodnić, pokazać, że tych 5 jest efektem tych ćwiczeń, które robiliśmy przez te dwie sesje, tak? Czyli, że jest, zapytaliście się pewnej grupy osób, dlaczego, później, żeście zrobili jedno sito, czyli wybrali te x-y, odkładając constant i noise na bok, a na końcu jeszcze zrobiliście głosowanie i z tego wyszło wam 5. Czyli pokazujecie 5, ale musicie udowodnić, że te 5 to nie jest po prostu wasz wymysł, siedzieliście sobie w pokoju, patrzyliście w sufit, to jest 5, nie? Najczęściej dowodem dla mnie to jest, może być jakieś zdjęcie ze spotkania. Wiadomo, że w waszym przypadku będzie trudno, zwłaszcza jeżeli będziecie chcieli zrobić zespoły te zdalne, ale może, nie wiem, zdjęcie, bo zrobiliście, załóżmy sobie, wideokonferencję z nimi, albo może, nie wiem, wymieniliście opinię na grupie, to będzie dla mnie dowód. Tak, jeżeli załóżmy, zrobicie sobie, no fajnie, to można zrobić na Facebooku. Pytacie no ja się, będę się podpierał otwartą tak jest, grupą, to na pewno. Później, słuchajcie, głosowanie to może być pool, tak, zrobiony. Kto głosuje na to? To też jest głosowanie, tak? Więc można zrobić to, można wykorzystać obecnie wasze możliwości na grupie czy mailami, nie? Dobra, macie jakieś pytania? Chyba nie. Nie. Jasne. Nie, wszystko jasne jest. Dobra. Czyli ja teraz czekam, każdy z was, nie tylko 5, ale jeszcze musi nam udowodnić, że to nie są wyssane z palca przyczyny, tak? Tylko efekt bardzo solidnej pracy, gdzie na początku rozdmuchujecie temat, a później zawężacie, stosując pewne narzędzia, ok? Dobra. Jasne. Dobra, to dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, ja już kończę i do następnej sesji. Hej, cześć. Dzięki, cześć.